Wspomniał pan o inflacji. Rzeczywiście jest ona rekordowa od 24 lat. Jak z tą inflacją walczyć? No, ja zwracam uwagę, że inflacja zaczęła szybko rosnąć już na początku zeszłego roku. Już miała rekordowa 8% w listopadzie zeszłego roku, więc ona oczywiście nie wynika, a na pewno nie głównie z sytuacji na Ukrainie. Ona wynika z tego, że po pierwsze cały czas był robiony dodruk pustego pieniądza. Jak za pieniądzem nie stoi praca, no to taki pusty pieniądz tylko obniża wartość pieniądza. Po drugie były wprowadzane na wyrost lockdowny w związku ze stanem epidemii, w związku z czym przerwano łańcuchy dostaw, więc podaż jest niższa, popyt jest duży, więc rosną ceny, tak? I po trzecie znowu właśnie rozdawnictwo, pobieranie ogromnych podatków, później rozdawanie tych pieniędzy, to są trzy rzeczy, które powodują tą inflację. Więc jak z nią walczyć? No trzeba się wycofać do druku pieniędzy i wycofać z rozdawnictwa. Po prostu nas na to nie stać. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.